4 maja, Marta Padiuczenko, witam i zapraszam na piątkowe wydanie magazynu miejskiego. A w dzisiejszym programie? Matura 2012, majówka za nami, rocznica beatyfikacji. Dziś uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zmierzyli się z maturą podstawową z języka polskiego. Dziś punktualnie o godzinie 9 ponad 380 tysięcy maturzystów z ponad 8 tysięcy szkół w całej Polsce rozpoczęło egzamin dojrzałości z języka polskiego. Jest to pierwszy ważny egzamin, no i oczywiście denerwują się, ale mam nadzieję, że jest to taki stres, który zadziała na nich pozytywnie i zmobilizuje ich do takiej intensywnej pracy i owocnej pracy przede wszystkim. Po 170 minutach, które mieli na rozwiązanie zadań, wychodzili w różnych nastrojach. Nie, praktycznie bez stresu, a poszło, myślę, w porządku, to się okaże w czerwcu, jak wyniki. Myślę, że dobrze, ale nie chcę zapeszać, więc nie będę mówił, czy dobrze, czy źle tak do końca, bo to jednak może być ciężkie. Maturzyści w tym roku mieli porównać stronnictwa na balu u senatora z trzeciej części Dziadów Adama Mickiewicza lub dokonać analizy porównawczej dwóch literackich bohaterek, Izabeli Łęckiej z Lalki Bolesława Prusa i Joanny Podborskiej z Ludzi Bezdomnych Stefana Żeromskiego. Ten temat z Joanną Podborską i Izabelą Łęcką był łatwy, bo akurat w kwietniu jeszcze to powtarzaliśmy, akurat na polskim. No pani polonistka nasza jednak trafiła, że będą te tematy. No trochę napisałem, bo około trzech stron, ale czy to jest dobre, no to się okaże, ciężko powiedzieć. Według mnie jest dobrze. Oprócz wypracowań maturzyści zmierzyli się z zadaniami sprawdzającymi umiejętności czytania ze zrozumieniem. Na warsztat wzięli artykuł z Tygodnika Powszechnego i temat Wikipedii. Przed maturzystami kolejne egzaminy pisemne z matematyki i języka obcego oraz ustne z języka polskiego i obcego. W międzyczasie odbywać się będą również egzaminy pisemne z przedmiotów dodatkowych. Majówka w tym roku upłynęła pod znakiem wysokiej temperatury. Zobaczmy, jak Zamość świętował. Za nami święta majowe. 1 maja obchodziliśmy święto pracy. Dzień ten obchodzony jest 1 maja corocznie od 1890 roku. W latach 1945-89 obchodom 1 maja towarzyszyła bogata oprawa propagandowa. Istniała duża presja na udział. W III RP ranga święta zmieniła się. Pochody, choć nie zniknęły całkowicie, to ich ilość znacznie się zmniejszyła. Tego dnia Zamojskie Bractwo Rycerskie przygotowało niespodziankę dla mieszkańców Zamościa i turystów. Mogą sobie turyści, mieszkańcy postrzelać z łuku, strzelić z armaty, pooglądać nas, zdjęcia zrobić, zakuć się w dybak i wykuć dukata koronnego Stefana Batorego. I to właśnie wybicie monety cieszyło się największą popularnością. Waluta, za którą my twierdzimy, że to jest waluta, za którą zbudował Zamojski Zamość. Jakieś wynagrodzenie od Batorego musiał dostawać, nie? 2 maja obchodziliśmy święto flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto to wprowadzono w 2004 roku. W Zamościu z tej okazji odbyły się okolicznościowe wykłady, uroczyste podniesienie flagi na Rynku Wielkim oraz wojskowa defilada. Podczas uroczystości przedstawiciele władz miasta wręczali flagi szkołom, które brały udział w uroczystościach. Jak się okazuje, po raz pierwszy w Zamościu można usunąć flagę w godny sposób. W Zamościu, w informacji turystycznej i w Muzeum Okręgowym pojawi się skrzynka, urna z napisem usuwanie flagi i w języku angielskim również utylizacja flagi, by w godny sposób usuwać flagę Rzeczypospolitej Polskiej. Przypominam, że godne usunięcie tej flagi to rozcięcie barw i spalenie. Nie publiczne, ale spalenie. A jeśli ktoś nie miał flagi, mógł ją dostać całkowicie za darmo. Dla mieszkańców Zamościa przygotowanych jest 200 flag. Wielu mieszkańców nie posiada flagi w domu, nie wywiesza jej, chociaż powinien być to nasz patriotyczny obowiązek. Tłumaczy się tym, że nie może kupić, nie może znaleźć, nie może dostać, nie wie gdzie. Dlatego my wyszliśmy z taką inicjatywą i rozdajemy, aby nie było więcej wymówek tego typu. 3 maja świętowaliśmy 221. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Obchody rozpoczęła sesja Rady Miasta. Referat podczas sesji wygłosił Artur Prewa, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Zamościu. Powiedzieć o patriotyzmie głównie, ale również o tym, co znaczy patriotyzm i co znaczył patriotyzm z Konstytucji 3 maja. Jak sprawdziły się te osoby, które uchwalały Konstytucję 3 maja? Odpowiemy sobie na pytanie, czy byli to prawdziwi patrioci, czy było to wymóg tylko chwili, jak dzisiaj i co dzisiaj pozostało nam z tych chwil Konstytucji 3 maja? Co pozostało nam z uczuć patriotyzmu i wielkich chwil Polski?
Po sesji odbyła się manifestacja patriotyczna na Rynku Wielkim. Złożono wieńce pod płytą upamiętniającą wizytę marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamościu. Tradycyjnie też odbyły się defilady żołnierzy, szwadronu kawalerii ochotniczej w barwach 9 Pułku Ułanów Małopolskich, pieszych pododdziałów historycznych oraz pocztów sztandarowych. 1 maja minął rok od beatyfikacji papieża Jana Pawła II. W Galerii Fotografii Ratusz można oglądać wystawę zdjęć z tego wydarzenia. 1 maja 2011 roku papież Jan Paweł II został beatyfikowany. Podczas uroczystej mszy świętej na placu świętego Piotra w Rzymie nabożeństwu przewodniczył papież Benedykt XVI. Szacuje się, że w beatyfikacji udział wzięło blisko 1 000 000 osób, w tym kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Wśród nich był Jan Cios, fotograf z Zamościa. Równo rok po beatyfikacji odbyło się otwarcie wystawy zdjęć z tego wydarzenia. Byłem tam i chciałem przekazać wrażenia, atmosferę i przeżycia, które towarzyszyły tej uroczystości. Wystawę można oglądać do 31 maja w Galerii Fotografii Ratusz. A więcej zdjęć z tego wydarzenia i nie tylko można zobaczyć na stronie internetowej autora www.janekcios.pl. To już wszystkie informacje przygotowane dla Państwa w dzisiejszym magazynie miejskim. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.